Witam. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić krótkie porównanie żarówek LED-owych drugiej generacji technologii SMD, czyli z montażem powierzchniowym diod świecących. Żarówki, które wybrałem do porównania, są dostępne dosyć powszechnie w sieciach dużych marketów budowlano-technicznych na terenie kraju. Dlaczego wybrałem te żarówki do porównania? Ponieważ myślę, że one wzajemnie się bardzo dobrze uzupełniają. Są to nowoczesne żarówki, relatywnie tanie. Koszt żarówek LED-owych 80 SMD około 30 zł. Te po 10 zł za sztukę, wpakowane w duopakach za 20 zł. Myślę, że bardzo dobrze się uzupełniają. A więc może zacznijmy od porównania. Tutaj żarówki LED-owe 80 diod SMD. Pobór mocy 3,7 W. 350 lumenów, moc świetlna, odpowiednik 32-watowej żarówki. Przedstawiałem już wcześniej te żarówki również. Tutaj mamy natomiast żarówki Poluxa, odpowiednik 15-watowej żarówki, czyli o połowę słabszej. Pobór mocy to, o ile się nie mylę, 2 waty i 140 lumenów. Tutaj również wartość słabsza, ponad dwukrotnie. W tej żarówce mamy 10 diod SMD tylko, a nie 80. Tutaj mamy aż 80. Natomiast myślę, że one wzajemnie się uzupełniają. Te zapewniają, jeżeli mamy podwieszone na przykład sufity, to te żarówki można zamiennie stosować z tymi. Dają one łącznie odpowiednią ilość światła. Zastosowanie samych takich żarówek myślę, że nawet nieco prześwietli pomieszczenie. Natomiast te żarówki stanowią optymalny wybór pomiędzy ceną a jakością i poborem mocy, jak również ilością światła, które nam przekazują czy nam oferują. Tak jak powiedziałem, Poluxy i produkty firmy Ideal Electro 80 diod SMD kontra 10 diod SMD. Myślę, że warto rozważyć tę opcję przy wymianie oświetlenia w mieszkaniu bądź w jakimś innym pomieszczeniu.